Cześć! Dla wytrwałych obserwatorów kanału mam informację, że pracuję nad kolejnymi zagadkami, a w międzyczasie przedstawiam Wam dzieło współpracy z moją osobistą siostrą Kamilą, czyli podcast Dawno Temu Dzisiaj, gdzie omawiamy historyczne wydarzenia w dniu, gdy wypada ich rocznica. Podcast jest na Spotify i będzie miał też kanał na YouTubie, a do tego czasu nowe odcinki pojawią się tutaj. Miłego słuchania i dajcie znać, co myślicie o tej inicjatywie. Trzymajcie się ciepło! Witajcie w podcaście Dawno Temu Dzisiaj, gdzie razem odkrywamy fascynujące ciekawostki związane z dzisiejszą datą. Jestem Kamila, a towarzyszy mi... Mateo. Dziś opowiem o dniu, w którym lista Schindlera zawitała do Polski. Przygotujcie się na bardzo emocjonalną podróż do 4 marca 1994 roku. Tego dnia, równo 30 lat temu, lista Schindlera trafiła do polskich kin. W Stanach miała swoją premierę w grudniu 1993 roku, ale zanim przejdziemy do omawiania filmu, no to musimy sobie coś wyjaśnić. Więc będziemy mówić o filmie, ale będziemy mówić o historii. Holokaust to jest bardzo ważny, trudny temat, bo zamordowano około 6 milionów Żydów. Być może jedyny temat cięższy niż... temat niewolnictwa, na przykład w Stanach. Chyba tak. I my tutaj nie chcemy występować w roli ekspertów. Zwłaszcza, że to się wydarzyło tak niedawno. Bo 80 lat też to jest super świeża historia. I wciąż na ziemi żyją osoby, które pamiętają tamte czasy. Tak. I trzeba to uszanować i na pewno my nie wiemy więcej niż one. Bo mówimy o pokoleniu naszych dziadków. Więc to jest naprawdę, naprawdę niedawno. I ze względu na takie osoby, które przeżyły Holokaust, pamiętają to, tak naprawdę dla nich Spielberg nakręcił ten film, bo on już się zbierał do tego od jakichś 10 lat, 10 lat wcześniej wykupił prawa do ekranizacji książki pod tytułem Arka Schindlera, której autorem jest Thomas Keneally. Ale no trochę mu czasu zajęło, żeby do tego też dojrzeć. Nie wiem, czy wiesz, ale Spielberg czuł, że to jest właśnie ten moment, gdzie on dojrzał, a po drugie, że to jest ten moment, gdzie było coraz mniej tych ocalałych i coraz mniej było czasu, żeby przekazać to świadectwo, żeby mogło się wypowiedzieć. To rzeczywiście brzmi, jak być może to był jeden z ostatnich momentów, żeby taki film nakręcić z takim założeniem, które mu przyświecało. No i był na tej premierze w Krakowie 4 marca. Był Spielberg, przyleciał. O, tego nie wiedziałam. No, to były wydarzenia, które tam się działy i naprawdę mówiło się, że pół miasta brało udział tak czy inaczej w realizacji tego filmu. A powiedz, kiedy pierwszy raz obejrzałeś listę Schindlera? No właśnie, będziemy mieli dwie zupełnie różne perspektywy. Do tej pory nie odważyłem się aż do tydzień temu obejrzeć tego filmu. Wreszcie zrobiłem to tydzień temu. I generalnie nie żałuję, że nie robiłem tego wcześniej, chociaż myślę, że nieco łagodniej bym to przyjął, zanim się pojawiła Mia na świecie. Oj, na pewno. Powiem ci, że ja obejrzałam ten film nie aż tak dawno, bo jakieś 5-6 lat temu, więc miałam około 30 lat. Nie uważam, żeby to było... za późno? Za późno. Drugi raz obejrzałam ten film, też z Jarusiem, 2 dni temu, tak żeby sobie przypomnieć, bo oczywiście pewne sceny były bardzo świeżo w mojej pamięci, ale to jest długi film i nie powiem, żebym każdą scenę dobrze pamiętała. Ale 2 dni temu, oglądając scenę likwidacji getta, która jest po prostu straszna. I z tego, co czytałam, to osoby, które rzeczywiście przeżyły tą likwidację getta, właśnie tak to pamiętają. I postaci, które tam są pokazane, gdzie one się ukrywały, co się działo, że to jest bardzo wierne odwzorowanie rzeczywistości, historii. To tak, oglądając tę scenę, siedzimy z Jarkiem na kanapie, cicho, żadna z nas się nie odzywa. Oboje wiemy, że drugie już tak po prostu po cichu chlipie i nie jest w stanie nic powiedzieć. I w pewnym momencie tak Jarek odchrząkuje gardło i tak pytał, o czym będziemy rozmawiać w czasie tego podcastu. Ja mówię, nie wiem, o liście Schindlera? Nie wiem, co mu powiedzieć, bo nie mam pojęcia. Jarek tak mówi, może warto poruszyć temat, czy w ogóle jest sens, żeby pokazywać takie filmy, które pokazują tak straszną rzeczywistość, tamtą rzeczywistość.
Oczywiście część mnie taka, no jak to, jak to? Oczywiście, że trzeba edukować ludzi. Już miałam mu cały wykład strzelić, tak żeby też jakoś oderwać się od tych strasznych emocji, które miałam. A druga część myśli sobie, nie no, przecież fajnie zderzyć się z innym poglądem, pomysłem, może warto słuchać. I tak pomyślałam, że wrzucę ten temat tutaj. Jak ty uważasz, czy takie filmy powinny powstawać? Można się nad tym zastanawiać do momentu, kiedy człowiek sobie uświadomi, że jeszcze nie odeszło do historii pokolenie, które tego doświadczyło, a już jest mnóstwo ludzi, którzy mówią, że to się wcale nie wydarzyło, albo wcale to tak źle nie wyglądało. I to pozostawia jasny wniosek, że tak, takie filmy muszą mieć miejsce. Tym bardziej, że nie chodzi o utrwalenie faktów i rzeczywistości, ale o poruszenie uczuć w człowieku i skłonienie go do myślenia. Więc jak najbardziej, pomimo tego, że film jest bardzo ciężki, to jest absolutnie niezbędny i nie bez powodu praktycznie na każdej liście filmów wszechczasów znajduje się ten film często bardzo wysoko. Jako coś niezbędnego, wyjątkowa wartość kulturalna jest na tej liście 45 najbardziej takich wartościowych pod względem moralnym, religijnym, historycznym, czy no, jeśli chodzi o człowieczeństwo, w Watykanie, na IMDb jest w top 10, wszelkie magazyny, rankingi, on jest tam bardzo, bardzo wysoko. Tak, i chyba z tego, co słyszałam, to jest to według Spielberga jego największe dzieło, dzieło jego życia. Chociaż nie jego ulubiony film. Jeśli chodziło o robienie filmu, to ponoć E.T. jest jego takim ulubionym filmem. Ale być może jest to jego największe dzieło. Natomiast atmosfera była ponoć grobowa na planie filmowym przez cały praktycznie ten czas. Tak, tak, też tak słyszałam. I podobno Spielberg regularnie zwaniał się z Robinem Williamsem, żeby on go po prostu trochę rozśmieszał przez telefon. Bo to był jakiś jedyny sposób, żeby przetrwać to. Nie było żadnych śmiesznostek, nie było żartowania sobie na planie. Wszyscy bardzo, bardzo to poważnie traktowali, cały czas byli w tym. I chyba była też taka, kojarzę taką sytuację, gdzie Liam Neeson, no bo pogoda nie sprzyjała, było tam naprawdę ciężkie warunki, mroźna zima. Raz sobie chyba pozwolił wyrazić niezadowolenie z tego, że jest tak zimno. I na planie pracowała osoba, która przeżyła właśnie, wyszła z obozu i uświadomiła mu, że to nie są złe warunki. Wtedy do niego dotarło, no co ja w ogóle gadam. I podobno właśnie to było chwilę przed tym. Kojarzysz tę scenę, jak on już pod koniec ratuje te dzieci i mówi, że to są niezbędni pracownicy, bo oni polerują tymi małymi rączkami polują te łuski. Tak. I on podobno właśnie wtedy się to wydarzyło. Był tak wstrząśnięty, że cały czas źle wymawiał tą swoją linijkę, cały czas źle to mówił, bo cały czas był pod wrażeniem tego, co mu powiedział ten człowiek. Więc ja też uważam, że w ogóle dla mnie to był szok, jak się dowiedziałam, że ludzie mówią, że nie było Holokaustu, bo dla nas to jest taka oczywistość, ale szukając informacji na temat tego filmu, rzeczywiście dowiedziałam się, że przed 90 rokiem ze świecą można było szukać poważnych publikacji na temat Holokaustu. Nie było tego, nie mówiło się o tym, chociaż to była historia sprzed 40 paru lat. I to jak ważne. Tylko dlaczego? Z czego to wynika? Po prostu jakby kolektywnie ludzkość chciała o tym zapomnieć? Nie wiem, ale w ogóle mi się wydaje, że to może mieć coś wspólnego. Tak jak mówię, moja opinia niczym nie poparta. Ale pamiętasz, jak gadaliśmy o tym, że ludzie winią ofiary zamiast oprawców, bo chcą się od nich odciąć? Tak. I myślę, że w ogóle historia Żydów to jest jedno wielkie takie winienie ofiar, bo załóżmy inne nacje, które no też były gnębione, zabijane, zamiast upatrywać winy w osobach, które były tego winne, to stwierdzały, że nie, no to jest, ukażemy Żydów, to jest ich wina, bo na kimś musimy tę swoją, nie wiem, zemstę dokonać. Czy to ma sens to, co mówię, czy zagmatwałam trochę? Tak, ale to jest straszny mechanizm, który z bliska i z daleka obserwowałem właśnie obwinianie ofiar za coś. Kompletnie nie potrafię zrozumieć tego mechanizmu. Ja też. I kiedy spotykam się z tym, że gdzieś siedzi jakaś krzywda albo niesprawiedliwość, to nieraz włącza mi się ta lampka, żeby nie popaść w te paskudne kolejne myślenia pod tym względem. Bo skoro jest to tak powszechne zjawisko, to znaczy, że może się zdarzyć każdemu. Jasne. Powiedzmy może parę technicznych rzeczy o samym filmie. Film zdobył 7 Oscarów, miał 12 nominacji, 7 Oscarów, ale generalnie nie dla aktorów. Wiem. To były na przykład za najlepszy film, scenariusz,
Za Oscara nie dostał ani Liam Neeson za główną rolę, ani Ralph Fiennes za jedną z najbardziej makiawelicznych, diabolicznych postaci w historii kina, którą odegrał absolutnie koncertowo. Niemniej jednak był olbrzymim sukcesem film. A jeszcze dorzucę, wiesz kto na tamtej gali 66 dostał te Oscary właśnie za główną i drugoplanową rolę? Za główną chyba Tom Hanks ze Filadelfii, tak? Tak, a za drugoplanową? Nie wiem. Tommy Lee Jones za Ściganego. A, rzeczywiście. Ale bez kitu, teraz jak masz takie porównanie, myślisz sobie, what? No nie, to była świetna rola w Ściganym. Była świetna, nawet godna Oscara, ale... Nie powinien dostać go on w tym roku. Tak, to chyba pokazuje, że świat ciągle nie był na to gotowy, nie? Może, ale też oglądałam urywki z tamtej ceremonii i na przykład jak było ogłaszane, że tam nominacje dla reżysera i były wymieniane filmy i przy liście Schindlera było największe brawa i kto to wręczał? Chyba Clint Eastwood wręczał pierwszego Oscara w ogóle w historii właśnie Spielbergowi i tak mówił, że chyba nikogo to nie zdziwi, że lista Schindlera wygrała, jakby wszyscy czuli, że to jest naprawdę znamienity film. I wydaje mi się, że jednak ten Oscar chociażby za tą rolę drugoplanową, że on był zaskoczeniem, że nie poszedł do Ralpha. No, dziwne. Chociaż postać Tommy'ego Lee Jonesa w Ściganym też bardzo, bardzo dobra, ale no... Wydaje się to dziwne, prawda? A jeszcze inny, w tym samym roku, w 1993, wyszedł film Spielberga. Jaki? Park Jurajski. To jest niesamowity kontrast, jeśli chodzi o ton, styl. On w ogóle pracował nad jednym i drugim filmem w tym samym czasie, pod pewnymi względami, jeśli chyba chodzi o składanie tego filmu, więc to pewnie troszkę robiło sieczkę w głowie. Tak. I z jednej strony mamy film czarno-biały, który swoją techniką sięga w przeszłość, sprawia wrażenie filmu starszego. Efekt też był niesamowity. Studio namawiało go do tego, żeby no jednak nakręcił w kolorze, jak się nie zgodził, no to chociaż nakręć na taśmie, która na filmie, który pozwoli, żeby w przyszłości zrobić z tego kolorowy film. Powiedział absolutnie nie. Jest tylko jeden wyjątek, jeśli chodzi o kolor. Mam nadzieję, że nie będzie o nim mówić za dużo, bo to będzie masakra. A z drugiej strony mamy Park Jurajski, który był olbrzymim skokiem do przodu technologicznie, bo to był w sumie pierwszy taki film, który korzystał z tej grafiki komputerowej. To był jeszcze ten moment, gdzie Spielberg zastanawiał się nad takim stop motion animacją, gdzie tam będą jakieś tam figurki, one będą tylko zmieniały swoje ustawienie. Gorilla. Tak, na szczęście na to nie postawił. Ciężko uwierzyć, że oba filmy wyszły w tym samym roku spod ręki jednego człowieka. Oj, to prawda. Ale nie wiem, czy też na to natrafiłeś, że Spielberg w swojej ekipie powiedział, że oni nie robią filmu, mam na myśli listę Schindlera. Oni nie są po to, żeby nakręcić film, tylko dokument. I chyba ty mi nawet podesłałeś ten filmik, gdzie Spielberg mówi, że on nie zna Holokaustu w kolorze. Bo wszystkie taśmy, wszystko jest czarno-białe i on chciał... Rzeczywiście widać, że on, to jest taki duch takiego dokumentu w tym wszystkim. To chyba Kuba podrzucił, tak mi się wydaje. Jestem pewien. A może. Ale to jest dobry argument, bo też traktuje ten film w ten sposób bardziej autentycznie. To jest po prostu efekt, jak działają nasze mózgi. I wybór był bardzo dobry pod tym względem. Tak. Ale warto też wspomnieć o tym budżecie, bo pamiętasz, jaki był budżet na listę Schindlera? Nie wiem. Wiem tylko, że tak zachwalał swoją produkcję. Spielberg mówił, że studio może się spodziewać, że absolutnie nie zarobi nic na tym filmie. Tak. No to opowiedz o budżecie. Budżet 22 miliony dolarów na film ponad 3 godziny. Dla porównania właśnie Park Jurajski miał 63 miliony i nikt się nie spodziewał, że to zarobi. Wiem, że lista Schindlera zarobiła bardzo dużo. Nawet więcej w porównaniu, jakby licząc zwrot inwestycji, niż Park Jurajski. Proszę bardzo. Biorąc pod uwagę, ile się wróciło do orka, ile się go z niego później wyciągnęło, że tak powiem. Tak. Ale co ciekawe, Spielberg nie wziął wynagrodzenia za wyreżyserowanie listy. To swój procent udziału w zyskach przeznaczył na taką fundację non-profit, która zajmuje się zbieraniem i archiwizacją wspomnień zeznań Żydów, którzy przeżyli Holokaust. Więc kompletnie zrobił ten film, chyba tak czując, że trzeba to powiedzieć, bo on też pochodzi z takiej ortodoksyjnej żydowskiej rodziny. I jego dziadkowie, no to oni na sobie mocno odczuli tę historię i chyba jego ojciec
Właśnie, w Holokauście on stracił blisko 20 krewnych, więc to jest coś, o czym się mówiło w jego rodzinie. To było bardzo bliskie jego rodzicom, jego dziadkom. To wyobraź sobie, co w rodzinach Żydów Schindlera, jak się o nich mówi, jak ten temat musi wracać. Ale wydaje mi się, nie wiem, czy istnieje cokolwiek, jakikolwiek twór, jakieś dzieło artystyczne, książka, przedsięwzięcie, która tak bardzo ukształtowało współczesne spojrzenie na to i świadomość. Być może nic innego. Być może gdyby nie powstała Lista Schindlera, to dalej byłby to bardzo taki niszowy temat. Coś jak dzisiaj wiemy, że coś strasznego się dzieje w Korei Północnej, ale nikt nawet nie chce o tym myśleć. I za 20-30 lat być może ktoś nakręci taki film, odpowiednik tego. A dzisiaj świat niby wie, że coś tam się dzieje, ale nie chce o tym specjalnie rozmawiać. I tutaj prawdopodobnie Lista Schindlera wykona największą możliwą robotę ze wszystkiego innego, co kiedykolwiek się pojawiło. No i to nie jest też przypadek, to nie chodzi o sam temat poruszony, ale on, Spielberg, w każdej dziedzinie wykonał niesamowitą robotę. Widziałaś ten filmik o muzyce, prawda? Do filmu? Tak. To jest niesamowite i to jak John Williams, oczywiście, który zrobił muzykę tego filmu, opowiadał, jak wyglądała ta historia. Obejrzał film razem ze Spielbergiem i on był tym tak zmiażdżony tą historią, że powiedział Spielbergowi, że on potrzebuje kogoś lepszego, lepszego kompozytora do stworzenia muzyki do tego filmu. I Spielberg mu powiedział, to prawda, ale oni wszyscy nie żyją. Wiem, wow. No. No. Wiesz co, jak to oglądałam, nie wiem, czy też miałeś takie przemyślenie, że... No bo oboje bardzo lubimy muzykę Johna Williamsa, ona jest niesamowita, porusza po prostu bardzo czułe struny. My i kilka miliardów ludzi. Tak. Ale tak sobie pomyślałam, że naprawdę wielcy ludzie, jakby ich wielkości dorównuje tylko skromność, taka pokora. Znaczy? W sensie nie możesz osiągnąć prawdziwej wielkości, jeśli nie jesteś pokorny. I John Williams pokazał, że jest to pokora. A jednocześnie przypomniała mi się scena właśnie z filmu. Już tam pod koniec, jak Schindler idzie do tego drugiego gościa, też właściciel jakiejś fabryki, nie pamiętam, ale mówi mu tam, że razem, chłopie, tam możemy 4000 osób uratować, wiem, że ty też im pomagałeś. Tak, tak. I ten drugi mówi, że robił, co się dało, już więcej nie może, a Schindler mu na to mówi, że to jest żaden argument. I tak sobie pomyślałam, że John Williams trochę tak podobnie, podobna sytuacja, w sensie John Williams mówi, nie dam rady tego, nie jestem wystarczająco dobry, a Spielberg mówi... No, a to żaden argument, no bo nie ma nikogo innego, kto by mógł to zrobić. Aha. No i tamten się podjął. Wow, dobre zestawienie. Mocne, no. No, jakoś tak mi się to przypomniało. No. A jeśli chodzi o dobieranie jeszcze obsady, to ze zdziwieniem odkryłem, po pierwsze, że Harrison Ford był początkowo brany pod uwagę. Wręcz Spielberg chciał, żeby on był twórcą głównej roli Schindlera. To było moje pierwsze zaskoczenie, a drugie, kiedy Harrison Ford odmówił między innymi dlatego, bo powiedział, że aktor lepiej byłoby, żeby nie był pochodzenia żydowskiego, bo byłem zszokowany, że Harrison Ford jest pochodzenia żydowskiego. Nigdy nie spotkałem się z tą informacją. Ja też nie. Wow. Ale to była słuszna decyzja. Co więcej, powiedział, że chyba powinien ktoś być mniej rozpoznawalny. I to prawdopodobnie też był właściwy ruch i Spielberg się z tym zgodził. Nieźle. Bo do tamtego czasu Liam Neeson miał już taki status supergwiazdy? Chyba nie? No właśnie, supergwiazdy nie. Nie, to był ten moment, kiedy on znosił się na szczyty, ale wiele jest takich ikonicznych, że użyję tego pięknego polskiego słowa, produkcji, które mają wspólną cechę, że główne role odtwarzają tą w większości nieznani aktorzy. Można powiedzieć oryginalnych, czy nawet tych późniejszych Gwiezdnych Wojnach, czy Władcy Pierścieni, mnóstwo innych. I coś jest takiego ponadczasowego. Tak. W tych filmach dodatkowo. Oczywiście to jest tylko mały ułamek geniuszu i niesamowitości tego filmu, ale jest to jeden z tych elementów. Wspominałem o tym, jak dużo zrobił ten film do świadomości całego tego strasznego zagadnienia. I też byłem zaskoczony, że może mówiąc w ten sposób. Jest to odznaczenie, ten tytuł Sprawiedliwi wśród narodów świata. Jest coś takiego, czym Instytut Żydowski honoruje ludzi, którzy w czasie Holokaustu ratowali Żydów z narażeniem własnego życia. Po pierwsze, ciężko mi sobie wyobrazić tytuł
odznaczenie, medal, który miałby mocniejszą nazwę, niosący taki bardziej dobitny przekaz, aż człowieka ciarki biorą. Tak. Można sobie wyobrazić, że ktoś zostaje oznaczony tym tytułem. Sprawiedliwy wśród narodów świata. Brzmi to niesamowicie. I chociaż on był we wczesnych latach 60. ustanowiony, ten cały pomysł i to odznaczenie, to wiesz, kiedy otrzymał to odznaczenie Schindler, jego żona? W 1993, w roku, kiedy wyszedł film. Czyli już kiedy Schindler nie żył. A jego żona jeszcze żyła. Tak, kiedy już nie żył i dopiero ten film musiał to wydobyć, a przecież mówimy o 1200 ludzi, których uratował, byli na tej tytułowej liście i jeszcze więcej tysięcy ludzi, którzy są ich potomkami i którzy każdego roku mają pielgrzymkę do jego grobu, tak jest ta ostatnia scena, i którzy, film mówi o tym, że na sam koniec, że nie użyło mu się życie osobiste, jak również to biznesowe, że potem już nie odniósł żadnego sukcesu, i ludzie, którzy go uratowali, oni go utrzymywali, że przekazywali mu przez lata datki, żeby on miał się z czego utrzymać, więc tak to wygląda, że dopiero do momentu, kiedy wyszedł ten film, można powiedzieć, że ogrom tego, co on zrobił, został doceniony i dostrzeżony. I to jest kolejny argument za tym, żeby pokazywać takie filmy, bo to się ma szansę wtedy przebić do świadomości ludzi, że była taka osoba, co zrobiła dla innych. I żeby w jakiś sposób zapamiętać ją. Pamiętasz, że byliśmy ostatnio tutaj u nas i był Kuba. Już nie pamiętam, jak zeszło na temat tego, że mi jest ciężko słuchać o krzywdzie ludzi, zwłaszcza na przykład dzieci albo bezbronnych osób. Ale mam też coś takiego, że czasami nie mogę się powstrzymać przed tym, żeby nie obejrzeć właśnie jakiegoś dokumentu, bo czuję, że jestem im winna to. Tą wiedzę, żeby poświęcić im swój czas i żeby dowiedzieć się, co oni przeżyli. Ja mam wrażenie, że jako ludzie nie jesteśmy zbudowani do tego, nie mamy takich możliwości w naszych umysłach, w naszych mózgach, żeby objąć ogrom takich sytuacji, żeby zrozumieć, co to wszystko oznacza, a tym bardziej, żeby w jakiś sposób im zapobiegać. I takie filmy, czy dokumentalne, czy Lista Schindlera, która jest taka trochę pół na pół, że to jest taki trochę klucz, wytrych, taki hak, który potrafi przekazać w sposób, który jest dla nas zrozumiały, taki trochę, można powiedzieć, dziecinny, żeby przekazać rzeczywistość, ogrom strasznego zjawiska, z którym mamy do czynienia. Krótko mówiąc, sztuka. Tak. Ojej, wiesz co, może pogadamy jeszcze o, no właśnie, o tej przemianie Schindlera. Właśnie, czyli krótko mówiąc, o samym filmie, o treści. Tak, bo to też bardzo fajnie jest to, że Schindler nie był wybielany, że był pokazywany na początku jako ten oportunista, który zupełnie inaczej patrzył na ludzi, wiódł hulaszczy tryb życia i myślał o tym, jak się wzbogacić, ale później nastąpiła przemiana. Tak. I pamiętasz, co było przemianą i tym punktem zwrotnym w jego życiu. Wydaje mi się, że prawidłowa odpowiedź, jak na lekcji w szkole, to kiedy obserwował likwidację getta. Natomiast ja osobiście, kiedy sobie nad tym myślałem, dla mnie to był inny moment. No, opowiadaj. Moment, kiedy coś w nim pękło i ruszyło się, to kiedy ta kobieta przyszła prosić, żeby on wyciągnął z obozu jej rodziców. I widać było, że on ma świadomość, że on pomaga tym ludziom, ale nie chciał tego zaakceptować. Po prostu ją stamtąd wygonił, ona przypadkiem wręcz zostawiła kartkę z informacjami o swoich rodzicach i on wrócił do tego. On tych ludzi stamtąd wyciągnął, ich uratował. Nie było mu to do końca w smak, ale mam wrażenie, że to był moment, kiedy on stwierdził, że może zrobić dla nich dużo dobrego i że powinien to robić. Natomiast moment, to dosłownie dzisiaj miałem takie przemyślenie, że moment likwidacji getta, jak on obserwował tą niesamowitą precyzję, wydajność, ten poziom wręcz uprzemysłowienia, dręczeniu i niszczeniu ludzi, jaki był widoczny wśród tych niemieckich, nazistowskich żołnierzy, to jak byłby ten moment, że on, jego stać też na podobną organizację, na podobną wydajność, żeby postarać się tych ludzi uratować. Ja to tak odbieram. Że ta scena z tą dziewczyną, która prosiła o uratowanie rodziców, był ten moment, kiedy on stwierdził, że może i powinien tym ludziom pomóc, a obserwując likwidację getta, że o jakiej skali mówimy? Zarówno zła, jak i dobra, które on może wyświadczyć tym wszystkim ludziom. Ja się dokopałam do takiej informacji, że
Co prawda w filmie to było pokazane, że on obserwuje likwidację getta, ale on obserwował rzeczywiście jadąc na koniu z tą dziewczyną, że on obserwował po prostu jakąś tam, nazwijmy, jakąś tam akcję. W sensie, że też polowanie, rozstrzeliwanie Żydów w getcie. I podobno gdzieś tam naprawdę się przewinęło, zwrócił uwagę na dziewczynkę w czerwonym płaszczu. I podobno właśnie to było coś takiego, co mu uświadomiło, jak naprawdę traktuje się ludzi, że to są prawdziwi ludzie. Tak. Że tutaj to jest po prostu bestialstwo. I myślę, że to mogło, tak jak mówisz, to mogło wpłynąć na skalę jego działań, bo do tamtej pory on zachowywał się naprawdę tak przyzwoicie. Tak. Naprawdę tak po ludzku, ale nie chciał się mieszać, nie? Nie chciał się mieszać, nie chciał sobie robić wrogów. Tak, tak. Poza tym na początku to był ten moment, kiedy on, to znowu ta dziewczyna prosząc o swoich rodziców, kiedy on musiał spojrzeć prawdzie w oczy, że ten jego księgowy, że on celowo rekrutuje tam, żeby po prostu im ratować życie. I można powiedzieć, że on powoli rozumiał, że co tutaj się dzieje, ale dobra, niech sobie robi co chce, ale od tego momentu on jakoś zaczął się w to angażować. Natomiast oczywiście ten moment, kiedy to obserwował, no nie chce się rozwodzić specjalnie nad dziewczynką w czerwonym płaszczyku. To aż do samego końca, gdzie jest, można powiedzieć, ten taki epilog z czasów współczesnych i jest kolor, to jest jedyny kolor w całym filmie. To, co na mnie zrobiło największe wrażenie, że ona na początku, jej nie ma, ona jest w tłumie i wydaje ci się, oglądając ten film, ja tak miałem, że przypadkiem wyłapujesz tą postać. I myślisz, że nasz bohater patrzy na wszystko, na wszystkich tych ludzi i ty tylko widzisz tą jedną postać, która gdzieś tam mniej więcej w środku kadru się przemyka i z każdym kolejnym kadrem uświadamiasz sobie, że patrzysz dokładnie na to, na co masz patrzeć w zamierzeniu reżysera i na co patrzył Schindler. Podobno w jego założeniu to czerwony płaszczek miał symbolizować Stany Zjednoczone, które wiedziały, co się dzieje i nic z tym nie zrobiły. Jakoś ciężko mi to tam dostrzec. No ale efekt jest właśnie niesamowity i może jak przejdziemy do końcówki, to jakie mam wrażenie, co sobie wtedy uświadomił? Mniej więcej to, o czym to opowiadałaś. Ale ta wydajność, żeby ratować tych ludzi, pomysłowość z narażeniem własnego życia, a jednocześnie tym przekonaniem, że on może zrobić jeszcze więcej dobrego, to jest naprawdę niesamowite. Nie wiem, na ile jest realistyczna, na ile wymyślona. Ta scena, kiedy on rozmawia z tym katem z tego obozu Płaszów, rozmawia z tym komendantem obozu w Płaszowie, Amon Gedd, i on wie, że on nie jest w stanie zrobić nic, żeby ten człowiek znalazł w sobie odrobinę człowieczeństwa, ale powiedział, że prawdziwą władzą to jest wtedy, kiedy możesz odebrać komuś życie, masz wszelkie tego powody, ale jako tak swój kaprys i pokazanie swojej wielkości darujesz mu to życie. I że przynajmniej w kilku wypadkach ocaliło to ludziom życie. To jest niesamowita wydajność, można powiedzieć, i skuteczność, bardzo takie sprytne działanie. Jednocześnie z bardzo dobrych pobudek. On naprawdę całym tym sercem chciał pomóc ludziom. Jest też ten moment pod koniec, jak się okazuje, że jeden z tych pociągów jest, nie wiem, czy zawracany, ale przypadkiem trafia do Auschwitz. Jak ja to oglądałem, to pomyślałem sobie, no nie, próbował. Część ludzi tych ocalił, tych się nie udało. Ogromna strata, ale on zrobił wszystko, co mógł. Nie. On stwierdził, że on tych ludzi nie zostawi. Poszedł do komendanta Auschwitz, przekupił go pewnie jakimiś swoimi ostatnimi diamentami i zrobił coś niemożliwego. Tych ludzi wyciągnął z Auschwitz i uratował nie wiadomo ilu z tych ludzi, z tych wszystkich 1200. To jest ten moment, kiedy pomyślałem, przykra sprawa, chłopie, aż chciałem podejść, poklepać Schindlera po plecach. Próbowałeś, zrobiłeś wszystko, co się dało. Niestety ci ludzie, nie da się ich uratować. A on ich uratował. Bo, jak sam powiedział, to żaden argument. Dokładnie tak. Nie wiem, czy ty też patrzyłeś na to później, oglądając to, myślisz sobie, niektóre sceny są po prostu aż niewiarygodne, czy one naprawdę mogły się wydarzyć. Co? I zaczęłam googlować, które ze scen naprawdę są poparte faktami, wydarzyło się. I byłam w szoku, jak wiele jest zgodnych z tymi... Z tym, co się działo. Z tym, co się działo, z tym, co świadkowie na oczy nie przekazywali. To prawda. Ha. Pamiętasz na przykład scenę zacinających się pistoletów, które właśnie ten zwyrodnialec wycelował w rabina? Och,
Tak. Prawdziwa sytuacja, prawdziwe zdarzenie. Niesamowite. Albo ten chłopiec, pamiętasz, który ucieka z tym w tym obozie i tam się ukrywa w tej latrynie i mówią mu, że to jest nasza miejscówka, który spędził tam 3 dni. Mm. Ten gość strzelający jako rozgrzewkę, bo ktoś tam, wiesz, biegnie za wolno. To wszystko się działo. Ta Żydówka, którą zestrzelili, bo mówiła, że trzeba te fundamenty skuć i jeszcze raz co wyleźć, tak dalej, tak dalej. To brzmiało bardzo realistycznie, jak to musiało się wydarzyć, że on ją tam na miejscu zestrzelił, a potem powiedział, że mają zrobić dokładnie to, co powiedziała. To brzmiało bardzo rzeczywiście. Tak, i sytuacja z kartami, granie o los Helen Hirsch. I to podobno też jest prawda. Serio? Co prawda nie było świadków, którzy by tego, jakby mogli to później potwierdzić, ale słuchałam wywiad z nią i ona też potwierdza prawdziwość tej historii, że no tak, naprawdę tak było, bo słyszała o to od wielu osób. To nie pojawiło się po prostu w filmie jako dodatek, tylko to była historia powtarzana, no i jest uważana za prawdziwą. Słuchając tego wywiadu, możemy zamieścić link, bo ona mówi po polsku, więc to też będzie bez żadnych pomyłek w tłumaczeniu. Ona bardzo dobrze wspomina właśnie Oskara Schindlera, mówi, że to był naprawdę fantastyczny człowiek. I on i Goethe to są po prostu dwa przeciwieństwa. Helen Goethe wspomina jako totalnego zwyrodnialca, który wyglądał, po prostu miał piękny wygląd, ale był szatanem w ludzkiej skórze. Przede wszystkim był sadystą, ale w postaci pięknego człowieka to bym nie uwierzyła nigdy w takim człowieku, taki szatan może się zakopać. Morderca, żonny krwi. Jeśli wychodził, miał czapkę taką, rogatyckę. Jeśli w tej czapce wychodził, tośmy wszyscy w kuchni drżeli. Dzisiaj będzie pierwsza ofiara. Rzeczywiście tak było. Jak wyszedł w tej czapce, to albo dwóch, trzech ludzi musiał zabić. I wtedy przyszedł nasycony tą krwią, to trochę lżej nam był. A zupełnie inaczej wspomina Schindlera, który naprawdę przychodził do niej, pytał, jak się czuje, to mi przynosił jakieś czekoladki, mówi, że zrobi wszystko, żeby ją wyciągnąć. I ona pamięta, że pewnego razu ją tam przytulił, ona już się bała, co nie chce zrobić, no bo Niemiec przytulający Żydówkę. Not that kind of a kiss. Tak, on to sam powiedział, że to nie jest takie przytulenie i to jest ojcowski pocałunek w czoło. I naprawdę czuła w nim taką troskę. I zawsze, stale przychodził do kuchni. To mi przyniósł paczkę czekolady, to mi przyniósł pudełko papierosu. Się wtedy paliło, żeby spalić te swoje wszystkie zmartwienia. Niby, bo nie spaliło się. I zawsze mnie pocieszał. Zawsze był z miną, tak współczuwał ze mną, że miałam wrażenie, że to nie jest Niemiec, to jest jakiś przebrany Żyd, który przychodzi. I nie mogła sobie przez dłuższy czas ułożyć w głowie, dlaczego taki dobry człowiek jak on przychodzi do takiego potwora. A on jej powiedział, że on to robi, on wszystko robi i on gra i on tak to układa, żeby ich wydostać. Ja mam wrażenie, że postać Schindlera to jest, jak czasami oglądasz jakiś film, czytasz jakąś książkę i myślisz, ale to można było zrobić inaczej, to można było zrobić lepiej, efektywniej, sprytniej. Dokładnie, tak perfekcyjnie nawiguje to Schindler przez cały ten film. Tak. Właśnie mówiliśmy o tej wydajności. W tym momencie, jak są te urodziny, on dostaje to ciasto i całuje tą Żydówkę i tą dziewczynę. Co ty robisz? Ty marnujesz cały ten domek z kart, który postawiłeś. Tak. Nie wiem, czy on się zapomniał, czy nie pomyślał, jakie będą tego konsekwencje, ale człowiek sobie myśli, świetnie ci idzie, nie zdradzaj się tym. Mm-hmm. No, a jednocześnie ta wydajność, tak jak mówiłem, on już tam trafił, był w tym Auschwitz i już ci ludzie już byli ładowani z powrotem do tego pociągu i to, co mówiłeś o tych dzieciach, że nawet wtedy z zimną krwią wymyślił powód, żeby te dzieci uratować. Powód, który trafiłby do tych niemieckich żołnierzy z tą niemiecką, hitlerowską machiną wojenną, nastawioną na wydajność i na zysk. To nie chodzi o to, że on nie mógł okazać słabości, że dzieci, że potrzebują rodziców. Nie, on potrzebuje małych rączek do polerowania pocisku. Tak, 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 tak. I tam notabene troszkę to mi luzowało lekko atmosferę, jak zobaczyłem, o, Olaf Lubaszenko. Byłem zaskoczony, że go tam zobaczyłem. Tym bardziej, że jednak jest ten efekt, że to jest film o II wojnie światowej, jest czarno-biały i myślałem, że w 93, czy w roku, kiedy ten film był kręcony, to powiem, Olaf Lubaszenko powinien być małym chłopcem. No tak. A jednak nie był, no. Magia kina. Magia kina. I scena, kiedy wyciągają te złote korony, żeby przetopić i zrobić z tego pierścień. Prawda, tak było. Po pierwsze kontrast,
Kontrast z tą sceną wcześniej, jak ludzie sortują tak. biżuterię, ciuchy i, nagle... i to jest to, co tej machinie hitlerowskiej się udało odrzeć z człowieczeństwa i to jest coś, kiedy generalnie mamy jakiegoś wroga, jednostka, najczęściej grupę, jakiś wróg publiczny, nie lubimy tych ludzi, jeśli chodzi o religię, narodowość, to jest odzieranie ich z człowieczeństwa, mówienie, że oni tak naprawdę to nie są ludzie. Kiedy mówił do tej Helen, Get mówił, że coś tam jej tłumaczył, mówi, oczywiście nie jesteś osobą w takim ścisłym znaczeniu tego słowa. No, to znaczy tylko taka dygresja wspomina coś oczywistego. Tak. Że to jest coś, co jest nawet do dzisiaj widoczne, nawet w cywilizowanych społeczeństwach, że jak kogoś nie lubimy, mamy go za wroga, to odbierajmy mu człowieczeństwo. Na jakimkolwiek poziomie, może tylko symbolicznie, może tylko w pewnej dziedzinie życia, ale dużo łatwiej wtedy takiego człowieka nienawidzić, nie widzieć w nim takiej samej istoty ludzkiej, jaką my jesteśmy. No i też był ten moment, to sortowanie, te ciuchy, okulary, biżuteria, jakieś te świeczniki. I człowiek przegląda tą biżuterię i nagle dostaje sto z tych zębów. Tak, ze złotymi wypełnieniami jakimiś, nie? Tak. I on sobie wtedy uświadamia, że tu nie ma różnicy, czy on sortuje te zęby, czy te inne rzeczy, które należały do tych ludzi. I kiedy oni pod koniec, to co mówisz, sami wyciągają te plomby złote wypełnienia, żeby zrobić ten pierścionek. I kolejna taka, to zestawienie, taki powrót do tego, co było wcześniej. Lista Schindlera, która uratowała życie tym ludziom i oni też wszyscy zrobili listę. List, którym wyjaśnili, to dla nich zrobił i każdy z nich z tej listy Schindlera pisał się pod listem dla niego, który, to wie, być może na jakimś etapie uratował mu życie. No i to jest ta ostatnia scena, kiedy on dostaje ten pierścionek. To jest jedyna sytuacja, kiedy on traci kontrolę. Tak. Kiedy mu ten pierścionek wypada, nie może go podnieść i wtedy się zupełnie rozkleja. Bo on w tym momencie uświadamia sobie to, co mówiłaś wcześniej przy tej likwidacji getta, że każda ta jedna osoba, to jak ten tekst, to co wygrawerowali na tym pierścionku, pierścieniu, Talmudu chyba, ten, kto ocali jedno życie, ocali cały świat. Czy też ten, kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat. I to chyba do końca mu uświadamia coś, co on sobie zdawał z tego sprawę. Że każda ta jedna osoba, czy ta dziewczynka w czerwonym płaszczyku, czy ktokolwiek inny, to jest całe jedno życie, cały świat, cały wszechświat. I on zaczął to przeliczać, ilu jeszcze ludzi mógłby uratować, gdyby sprzedał samochód, gdyby tą głupią przypinkę, bo to też było zrobione ze złota. I to też do mnie bardzo mocno trafiło, bo ja nawet w dzisiejszym, w cudzysłowie, cywilizowanym świecie, mam wrażenie, że bardzo łatwo o tym zapominamy. Kiedy komuś się dzieje krzywda, albo kiedy ktoś zupełnie niezasłużenie traci życie, ginie w wypadku, w jakiejś napaści, to często się mówi, o, że kogoś osierocił, albo był bratem, matką, ojcem, córką. Mówi się jakby o wartości społecznej, tak. o tej wysokiej szkodliwości czynu, można powiedzieć, że coś takiego się stało. Jakby to życie nie było wartością samą w sobie, tylko jaki miało wpływ na otoczenie. A przecież każdy z tych ludzi, każdy jeden człowiek, od najmłodszego do najstarszego, jest całym światem. I on nagle przez ten moment, on sobie uświadomił tą rzeczywistość, pomnożył to przez miliony ludzi, którzy stracili życie. I przez tysiące czy setki, których mógł pomyśleć, że o, mogłem zrobić coś więcej. Nasze umysły nie są na to gotowe, ale jednocześnie powiem ci, że ja to mam... Jasne, że w tym momencie myślałem o mi w wielu wypadkach i oglądając ten film wykrystalizowało mi się coś, co miałem świadomość już wcześniej, że ja jestem w stanie dla niej zrobić absolutnie wszystko i wskoczyć za nią w ogień. Kochanie, pozdrawiam cię. Dlatego, że ona jest dla mnie wszystkim, całym światem, ale jest też drugi powód. Być może tak samo ważny, jeśli nie ważniejszy. Jestem gotów to zrobić, ponieważ ona jest dla siebie całym światem, który warto ratować i moim obowiązkiem i zadaniem jest ten świat chronić i o niego dbać. Wiesz co? To jest ciężkie. Ta scena we mnie coś takiego odpaliła, bo ja sobie pomyślałam, ale to jest 100% racji, że dzisiaj bardzo często życie ludzkie zależy od pieniędzy. I to całkiem niedużych. To może być koszt takiej przypinki, nie wiem, ubrania, żeby komuś wystarczyło na leki, albo żeby komuś wystarczyło na coś, albo żeby komuś dać łapówkę, żeby komuś pomóc. Tak. W sensie naprawdę to jest straszne, ale
bezcenna wartość życia ludzkie tak naprawdę często ma bardzo niską wartość i zależy od niewielkiego nakładu. Jak sobie pomyślałam, to wtedy myślę, o kurde, tak cały czas jest. A wiesz co, teraz też tak myślę, to może trochę aż do przesady. Mówiliśmy to porównanie komunizmu, kapitalizmu, prawda? Mhm. I to takie trochę zestawienie, że w tych takich reżimach i dyktaturach życie ludzkie nie miało żadnej wartości, a w takim zachodnim, kapitalistycznym, demokratycznym systemie jest lepiej, bo ono ma wartość, tylko zdaje się, że ona jest ściśle określona albo zależna od okoliczności, że można tą wartość ustalić. Lepsze, ale ciągle dalekie od ideału. Ale to jest moja dygresja na szybko, być może z jakiegoś powodu nie ma to sensu, ale tak, i że bardzo mocno zależy od tego, czy jest wartość od kontekstu społecznego, w którym się znajduje, co nie jest złe oczywiście, że ktoś przez całe życie buduje swoją reputację, można powiedzieć taką wartość, użyteczność dla innych, ale trzeba pamiętać, że w każdym człowieku jest... Cały świat, jak powiedziałeś. Dokładnie tak, że... Życie ludzkie nie jest, nigdy nie powinno być środkiem do jakiegokolwiek celu. Zawsze powinno być celem samym sobie. A tym środkiem do celu, w sensie przeżycia, była ta lista. I nawet sami Żydzi mówili o tym, że lista, którą Schindler otworzy, powiedzmy, że to jest życie. I właśnie ten w ogóle motyw list przewija się przez cały film. Od początku do końca to jest jedyna dobra lista. Tak. A... Nie wiem, czy wiesz, że lista Schindlera to nie był jeden dokument. On był przepisywany kilka razy, bo ta lista się zmieniała, była modyfikowana. Ostatnia wersja, czy ostateczna wersja, nosi datę 18 kwietnia 1945 roku. I pomyślałam sobie, że zapytam cię jeszcze, czy wiesz, jak to się w ogóle stało, że historia Schindlera została opisana w książce, o której mówiłam, Arka Schindlera. Nie mam pojęcia, ale zanim to powiesz, to jeszcze jedna rzecz, że ta lista to nie jest przypadek. To nie tylko jest ten taki, można powiedzieć, refren przewijający się ponownie, ale Schindler w pewnym momencie zrozumiał, że biurokracja dla Niemców to jest najważniejsza rzecz. Tak. Że jeśli najbardziej absurdalna rzecz jest na liście, to nie ma problemu z załatwieniem tego. Jeśli coś jest najbardziej logicznego i zdroworozsądkowego, ale nie ma na to pieczątki, ani nie ma tego na liście, to jest praktycznie nie do zrobienia. Ale jak jest dokumenci, której w cudzysłowie biurokrata albo żołnierz, to nie ma tam znaczenia, czy jest powiedziane rozstrzelać 100 Żydów, czy nie wiem, dać im pieniądze i odesłać gdzieś. Jest na liście, lista wygląda dobrze, jest przejrzysta, odpowiednie nazwisko, pieczątka, podpis. To robimy tak, jak jest na liście. To nawet jest właśnie w filmie, kiedy on chce pierwszy raz wydostać i wydostaje Isaaca. Och, już z tego odjeżdżającego pociągu. Z tego, tak. Tamten mówi, że lista to lista, papierki to papierki. Tak. Ale teraz, skąd wiemy o Schindlerze? No właśnie, skąd? Bo ten autor, ten Thomas tej naszej Arki Schindlera, pewnego dnia zawitał do sklepu, chyba to już było w Stanach, w którym pracował Holdek. Holdek, który się pojawia w filmie, postać prawdziwa. Uh-huh. I on mu opowiedział o Schindlerze, po prostu klientowi sklepu opowiedział o nim. Tamten był tak zafascynowany, pojechał z nim do Krakowa, spisał to i dopiero później trafiło to w ręce Spielberga, więc przypadkowe spotkanie. Przypadkowa rozmowa zakończyła się tym, że tak naprawdę cały świat dowiedział się o tym, co zrobił Oskar Schindler. Niesamowita historia. Mm-hmm. Chciałam jeszcze zapytać, bo nie da się tego zrobić, nie da się ogólnie pokrótce powiedzieć, o czym jest ten film, albo jakie wnioski można wyciągnąć, ale czy jest coś takiego, czym chciałbyś się podzielić ze mną, z nami? Co ci przychodzi do głowy, jakaś taka myśl, coś może co dla siebie wyciągnąłeś? Znaczy, ja w sumie moje przemyślenie to było to, co mówiłem o tym pierścieniu i o tym całym świecie, to jest moje przemyślenie, no tak. Więc śmiało możesz jechać ze swoim. Mi się bardzo podoba przemiana Schindlera i myślę, że to jest bardzo ważna życiowa taka lekcja, myśl, że nieważne co się robiło kiedyś, dzisiaj jest ten czas, żeby to zmienić. Tak. Dzisiaj jest okazja do tego, żeby odciąć się od przeszłości, nawet jeśli to była straszna przeszłość, bo na początku był po stronie nazistów i myślał o tym, co dla niego dobre, jak to się wzbogacić na wojnie. Tak, nie tylko po to, żeby przetrwać, ale żeby po prostu się dorobić. A jednocześnie, dzięki temu swojemu dotychczasowemu wątpliwemu moralnie życiu, znalazł się w wyjątkowej pozycji, aby być w stanie tyle pomóc. No ale to jednak wymagało tej zmiany. Dokładnie. I mi się bardzo podoba to, że on tej zmiany dokonał i to jest fajna myśl, którą ja bym chciała zatrzymać dla siebie. Czy dzisiaj decyzje, które podejmuję, czy ja się będę z nimi dobrze czuła jutro, za 5 lat, 15, 50? Żeby o tym pamiętać. Bo czasami ludzie
wpadają w taką pułapkę myślenie, ale już to się stało, ale ja już mam tyle, nie wiem, na koncie, że już nie mogę się z tego wymiksować, ale zawsze jest na to okazja. I przypomina mi się ta scena pod koniec, kiedy już Niemcy skapitulowali i Schindler przemawia do wszystkich ludzi w swojej fabryce i tam są ci strażnicy, żołnierze i mówi, macie okazję, żeby tam wszystkich teraz zabić? Zgodnie z rozkazami. Tak, zgodnie z rozkazami. A możecie odejść do domu i nie mieć tej łatki morderców. Chociaż no my wszyscy wiemy, że pewnie ci ludzie mieli już coś na sumieniu, bo to już był koniec wojny. I potencjalnie to było dla nich wygodne i bezpieczniejsze też. On nawet to powiedział, w zasadzie dał im wybór, że mogą wrócić do domu jako mężczyźni albo jako mordercy. Tak, tak, tak. I podjęli inną decyzję niż do tej pory w ciągu tych 6 lat. Tak. Łącznie z ich dowódcą. Mhm. I też tak sobie pomyślałam, że 6 lat wojny, no Schindler to mówi, to był ogromny czas. Choć tak naprawdę to jest w życiu nawet z takiego zwykłego człowieka, to jest krótko. I to pokazuje, jak szybko może się zmienić sytuację i jak naprawdę trzeba się dobrze zastanowić, jakich wyborów dokonuje w życiu, bo może ci się wydawać, że ta wojna nigdy się nie skończy, to się tak się potoczy sytuacja albo tak się potoczy, ale później się okazuje, że to bardzo, bardzo szybko może się zmienić. I właśnie, jakim chcesz być człowiekiem? Słusznie, słusznie. Ciekawa sprawa. No to była wycieczka w mroczne miejsce, jednoczesny katarzizm, można powiedzieć, dzisiejszy podcast. Wyrzucenie z siebie, szczególnie dla mnie, bo ja dosłownie kilka dni temu oglądałem ten film po raz pierwszy i nie ciągnie mnie, żeby obejrzeć go po raz drugi. Może kiedyś, może z miłu za 20 lat przynajmniej. Zobaczymy. Wiesz co, dobrze powiedziałeś wcześniej, spodobało mi się to, że to jest dzieło, bo rzeczywiście dla mnie Lista Schindlera to nie jest tylko film, to nie jest dokument, to jest takie dzieło sztuki, które chyba rzadko to mówię, jeśli chodzi o film, zwłaszcza teraz, kiedy na potęgę tworzy się miałkie treści. Ale Lista Schindlera to jest coś takiego, co naprawdę można nazwać dziedzictwem. Coś, co wybiera niesamowity wpływ na ludzi, co przetrwa każdą próbę czasu i myślę, że to jest coś, do czego każdy z nas może wracać na różnych etapach życia, pod warunkiem, że najpierw do niego dojrzeje. Tak, nie ma się co spieszyć. Tak. Jeszcze może taka ostatnia ciekawostka, że Oliwia Dąbrowska, to była twórczynią Dziewczynki w czarnym płaszczyku, zaklinał ją Spielberg, żeby nie oglądała tego filmu, dopóki nie skończy przynajmniej 18 lat. Obejrzała go, jak miała 11 i ponoć strasznie ją film straumatyzował. Więc jeśli jeszcze nie oglądaliście tego filmu, to może jeszcze poczekajcie. Ale prędzej czy później po prostu trzeba. Tak. Dzięki, że byliście z nami. I do usłyszenia 11 marca, ale już innego roku, kiedy to po raz pierwszy Telewizja Polska transmitowała losowanie Totalizatora Sportowego.